harmonogram, wprowadziłem bufory, to całe raportowanie. Na końcu zrobiliśmy sobie analizę. To jest efekt. Co jest ciekawe, średni czas wykonania w stosunku do planowanego zawsze był dłuższy. Czy w związku z czym następnym razem powinniśmy wydłużyć planowany czas zadań? Nie, bo byłby zmarnowany. Jest to okej, że ten średni czas był dłuższy. Po to był bufor, żeby zaabsorbować ten czas dłuższy. Wszędzie nam doszły ekstra taski, których na początku nie przewidzieliśmy. Związane z coś padło z boku albo gdzieś tam był jakiś problem z designem. Mimo to wszystkie projekty były wykonane o czasie. Wszystkie. Trzy. Wnioski ogólne. Znowu sobie pozwolę trochę pojechać po metodykach zwinnych. A tak naprawdę nie po metodykach zwinnych, tylko po bezkrytycznych wyznawcach tych metodyk. Metodyki zwinne, jak i wszystko inne, jest jakimś tam narzędziem, który został nam dany do ręki. Jak chcemy go używać, to używajmy go z rozumem. Nie dajmy się omamić stwierdzeniem, że pewnych rzeczy się nie da. Nie da się tylko zrobić tylko jednej rzeczy, ale nie powiem jakiej, bo to jest niecenzuralne. Wszędzie trzeba używać mózgu, chociaż jak twierdzą, nie wiem, Anglicy czy Amerykanie, there is one thing which is certain that common sense is not very common. Niemniej jednak trzeba próbować. Na pewno nie należy omijać problemów, na pewno należy szukać jego rozwiązania. Co do samego prowadzenia projektów, polecam metodę łańcucha krytycznego. Moim zdaniem faktycznie się sprawdza. Parę razy już ją stosowałem praktycznie. Ile razy potrzebuję oszacowania, kiedy mi się projekt tak naprawdę skończy, to ją stosuję. No mamy duży problem, najogólniej rzecz biorąc. Znaczy tak, ja to trochę jeszcze może dodam, bo wydaje mi się, że to, co pan chce tutaj zaproponować czy przekazać, to jest to, że Agile sobie nie radzi z planowaniem, ponieważ nie planuje, natomiast tutaj sobie poradzimy, no bo wiemy, gdzie dodać bufor i w jaki sposób na tym czuwać. No ja się nie zgadzam, dlatego że tutaj pan zakłada, że ten czas zadań jest dany i w miarę się uda w nim utrzymać. Natomiast w Agile'u przy iteracyjnym podejściu i takim całym feedbacku z iteracji na iterację, ile faktycznie story końców zrobiliśmy, ta końcowa data też nam bardzo ładnie się przesuwa i daje nam wiadomość o tym, kiedy jest taki projektem. I uważam, że tutaj te założenia, że no, taski mają taką długość, taki bufor je zaabsorbuje, no może się poślizgnąć. Jak mamy poślizg, no to tutaj nic nie zrobimy i tutaj nic nie zrobimy. Także nie widzę w jaki sposób to może mi pomóc w takim dokładniejszym określeniu końca projektu, czyli jego początku, w porównaniu do Agile'a. Gdzie na początku tak naprawdę nic nie zakładam, po dwóch, trzech iteracjach mogę sobie wymyśleć, że no zrobiłem tyle z tego końców, tyle mam do zrobienia, z grubsza po prostu nie skończę. Ja panu powiem tak, z mojego doświadczenia to jest tak, że estymaty się nie zmieniają, estymaty jakieś tam są, nie? Potem się nagle okazuje, że pewne rzeczy zajęły więcej czasu, pewne rzeczy zajęły dużo więcej czasu, pewne rzeczy zajęły mniej czasu, a o pewnych rzeczy żeśmy w ogóle nie pomyśleli, trzeba było je potem dodać. Niemniej jednak, a tych projektów już kilkanaście w ten sposób co najmniej prowadziłem, procent opóźnionych projektów jest minimalny. Większość rzeczy jest o czasie lub nawet przed czasem. Także
Nie wiem, co na to teoria, ale w praktyce to działa. Nie? Po prostu w praktyce to działa. I mam to w liczbach. Także no, możemy sobie dyskutować na temat różnych rzeczy, ale z liczbami się ciężko dyskutuje. No oczywiście, jeżeli na początku zrobimy bardzo lousy design i będziemy mieć bardzo kiepskich ludzi, którzy nie bardzo mają pojęcia na temat tego, co zamierzają robić, będzie porażka i to jest bardzo spektakularna. Także ja Państwu nie mówię, że to jest... Ja nie chcę przegiąć w drugą stronę, prawda? Nie chcę powiedzieć, że ja teraz jestem ewangelistą pana Goldratta i tylko Theory of Constraints i tylko Critical Chain, bo tak nie jest. Nie? Wprost przeciwnie, ja właśnie mówię, bądźcie Państwo krytyczni. Nie? Ale są to, co chcę powiedzieć, że są pewne narzędzia i nie musimy powiedzieć, że nie musimy się dać wpuścić w taki kanał, że nie da się pewnych rzeczy oszacować i nam wyjdzie po drodze, co nie znaczy, że niektórych projektów tak nie robimy. Robimy niektóre takie projekty, gdzie na początku nie szacujemy, kiedy nam to wyjdzie, bo i tak dany projekt ze strategicznego punktu widzenia musi zostać zrobiony, koniec, kropka. To, co usiłuję powiedzieć, to, że są pewne sposoby i warto się z nimi zapoznać, warto je spróbować sobie samemu zastosować, może się Państwu spodobają, że w międzyczasie poszczególne etapy będą robione Scrumem czy jakąkolwiek inną metodyką. Jeżeli to dla Państwa przynosi dobre rezultaty, z ręką na sercu przynosi dobre rezultaty, nie ma problemu, naprawdę. To są tylko narzędzia do zastosowania. To jest o tyle duży problem, o ile pan jako PM nie ma doświadczenia w programowaniu. Bo wtedy nie jest pan w stanie ocenić, czy te osoby mówią panu prawdę, czy nie mówią panu prawdy. Nikogo pan nie złapie z dokonalnością do godziny, bo to jest niemożliwe, a czasami w zależności od różnych zadań nie łapiemy, ciężko się je złapać na stosunku do dnia. Generalnie wszystkie taski staramy się trzymać 2-3 dni długie, maksymalnie 5 dni. Jeżeli nam wychodzi jakieś zadanie dłużej, to staramy się podzielić na mniejsze, właśnie po to, żeby można było lepiej szacować całkowity czas. No to jest kwestia doświadczenia i wyczucia, tak powiem. Porównania też z innymi osobami w danej grupie. Czyli czy może zdarzyć się tak, że ktoś mi mówi 5 dni, widzę, że inne osoby podobne zadania testują na 3 dni. I robią je faktycznie w 3 dni. Tak. Ale my to robimy w sposób negocjacyjny, że się tak wyrażę. Rozmawiamy sobie, no słuchaj, dlaczego ci wyszło te 5, a czemu myślisz, że będziesz mieć problem i tak dalej, nie? No, absolutnie, to wszędzie trzeba trzymać zdrowy rozsądek. Chciałem jeszcze jedną anegdotkę na koniec powiedzieć, ale już niestety nie mam czasu. Anegdotka generalnie dotyczyła osób, które... Skończyli, tak? Ta anegdotka brała się z refaktoringu, który, jak powiedziałem, w jakimś sensie uważam za dość zły, bo jakkolwiek doceniam potrzebę refaktoringu, też kiedyś pisałem oprogramowanie, wiem, co się dzieje, jak się oprogramowanie moralnie starzeje po jakimś czasie i mamy większe doświadczenie, wiem, że coś napisalibyśmy lepiej i wtedy ten refaktoring powinien mieć miejsce, to jednak uważam, że refaktoring powinien być stosowany jak przeszczep serca, znaczy do ratowania życia. I nie powinien zwalniać o dbanie o serce wcześniej, czyli o jakiś tam w miarę dobry design. No i stąd się po tym jakoś idąc tym tokiem myśli i to, co właśnie chciałem przestrzec przed takim pewnym zacietrzewieniem i nie szukaniem dookoła i nie byciem krytycznym. W pewnym momencie zdarzyło mi się odwiedzić jedną firmę, dużą firmę mającą oddziały w Polsce. Zostałem poproszony przez moje kierownictwo, które zostało poproszone przez kierownictwo tamtej firmy, żeby coś powiedzieć na temat dobrych praktyk, standardów kodowania i tym podobnych rzeczy, bo takie rzeczy my jako firma też robimy. Niespecjalnie miałem ochotę, żeby tam pojechać, bo coś nieco słyszałem o kulturze organizacyjnej, która tam panuje, no ale wiadomo, trzeba czasem. Pobiera się nagrodzenie, czasem trzeba robić rzeczy, na które nie ma się ochoty. Pojechałem, zacząłem opowiadać i widzę, że tak